Siemka, jeśli gracie w FIFA i macie w swoim zespole problem z prędkością zawodników, z ich szybkością, że teoretycznie zawodnik szybki jest odstawiany przez jakichś powolnych dziadów, ja tak miałem w zasadzie, na przykład Iñaki Williams, który jest dość szybkim grajkiem, przegrywał mi łatwo pojedynki naprawdę z dość wolnymi i ociężałymi obrońcami. No i cóż, jeśli macie taki problem, to zalecam wejść w konfiguracja, ustawienia, później dostosuj sterowanie. I tak, i tu są takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest kontrola tempa. Ja miałem ją ustawioną na wspomaganą. Przestawiłem na ręczną i od razu zanotowałem zdecydowaną poprawę. Jest też jeszcze jedna rzecz. I to jest to, analogowy sprint. Jeśli macie włączony, to również będziecie mieli problem z szybkością zawodników, więc zdecydowanie wyłączcie to sobie. Po zmianie tych dwóch ustawień prędkość waszych zawodników powinna już być dość normalna. Cóż, u mnie nastąpiła poprawa. Mam nadzieję, że u was też nastąpi. Jeśli nastąpiła bądź nie, dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się, hej!